Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Reefers, a to jest Stalker, Cień Czarnobyla. Dawno nie było Stalkera na moim kanale, dlatego dzisiaj wracamy do zony i dzisiaj wybieramy się do kolejnego laboratorium, które zwie się X-16. Dzisiaj zabieramy się tak właśnie do X-16. Musimy tam znaleźć dokumenty, a wiecie dobrze, jak ja uwielbiam laboratoria. No zobaczymy, co tam dla mnie będą szykować. Jeszcze tutaj, no, główne zadanie: zabij Streetwalka, likwidacja grupy, odszukaj ducha. Z tym duchem to tutaj, gdzie to było? Z tym duchem? O kurde, duch jest w kordonie. Ojejku, dobra, no to lecimy do tego. Jednak lecimy po te dokumenty. Następny poziom? Tak, idziemy na Jantar. Tu chyba będzie od razu Jantar, z tego co pamiętam. A nie! Nie będzie Jantaru. Przechodzimy przez dzicz na razie, która nie jest na mapie, więc nie wiem, czego się tutaj kompletnie spodziewać. Albo mogą być... Wilczarz, mamy gości. Jakiś stalker idzie prosto na nas. Co mamy robić? To wy nie wiecie, co się robi ze świadkami? Załatwcie go, tylko bez bałaganu. Fantastycznie, dobra. Przyjąłem. Myślałem, że to będzie czysta formalność, przejście przez dzicz. Niestety... Dobra, mamy czterech. To jest gość? Ej, to jest gość! Teraz pytanie, czy to jest wojskowy, czy... Dobra, najemnik. Oj, broń się zacięła. W ogóle... Dobra, jeden leży. W ogóle w ciekawej pozycji on strzelał. Dobra, tam są. On padł, czy nie padł? Ej, to nawet nie jest wróg. A nie, padł. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Mamy artefakt przede mną. Idzie Stalker! Dobranoc. Amunicji jeszcze trochę mam, na szczęście. Dobra, mam nadzieję, że to się nie pojawią. Ja sobie zapiszę w razie WU, żeby nie było. Zjedzmy coś. Nie wiem, czy postać... Nie, tutaj postać chyba jakoś bardzo szybko nie głodnieje. Nie jest on gamma bądź anomalii. O, mieliście trochę amunicji, to fajnie, dobrze. Energetyk się przyda. Jak ja wyglądam z przeciążeniem? Jest w porządku. Dobrze, widzę, że ty masz lunetę. Ej, ja też mam lunetę i nawet o tym nie pomyślałem, żeby takich zdjąć. Ech. Każdy ma lunetę? Czy mi się tylko wydaje? Ej, każdy ma lunetę. Odczep celownik. To wygląda tak samo, to wygląda tak samo. Ouu! Mama! Niestety nie ma regulacji przybliżenia. Zobaczymy. Może tym razem wezmę ich na odległość. Chociaż poszło całkiem nieźle. Jest jeden. Zbliża się do was Stalker. Chyba zdjął wszystkich naszych snajperów. Uważajcie, nadchodzi od strony baru. Wilczarz, możesz powtórzyć? Pojedynkę zdjął naszych snajperów? Poślijcie paru chłopaków, żeby wam dup nie odstrzelili. O, 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 o! Przyjąłem.
Już po tobie, Wilczarz. Leci tu wojskowy śmigłowiec, który rozwali cię na kawałki. Oto wasz śmigłowiec, a wy będziecie następni, rządowy ścierwa. Zadanie nie powiodło się. Okej, dobra, coś poszło nie tak. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Headshot i poleciał. Coś z likwidacją grupy poszło nie tak. Ciekawe, o co chodzi. Dobra, ty masz tutaj ten inny karabin, a ja wolę swojego akacza. Ciekawe, czy my tędy przejdziemy. Nie wiem, czy tutaj będą jakieś pijawki, czy coś. Chyba nie. Tu będą chyba tylko najemnicy, z tego co pamiętam. Stalkerze, pomóż nam. Zostaliśmy zaatakowani przez najemników. Pomóż nam, obiecuję, że nie pożałujesz. Pomóż nam przebić się przez zasadzkę koło fabryki. Przesłałem ci współrzędne. Tylko uważaj, Wilczarz i jego zbiory są przy śmigłowcu. Dobra. To koniec, no to im pomożemy. Głowy kretynie. Dawaj papiery, albo cię stąd wyniosą. O kurde. Jeśli zaatakujesz, zniszczę informacje. Nie dostaniesz mojej pracy. Dobra, lecimy ich uratować, bo w sumie jego... Jest pan mądrym człowiekiem, profesorze. Proszę mi dać te informacje, a puszczę pana wolno. Idzie Rambo. Nie zbliżaj się, jeśli nie chcę, żebym zniszczył wyniki badań. Wilczarz, bierzmy się do roboty. Ci z powinności nie będą czekać w nieskończoność. Załatw ochronę śmigłowca, a potem pójdziemy. Dobra. Gdzieś tutaj stąd? Oj, było blisko. Naprawdę było blisko. Ożyś ty! Dobra, pospieszmy się najpierw uratować go. Potem sobie ich pozbieram. Trzymaj się, doktorku. No, wychyl się. Jump, jump. Ja nawet nie wiem, czy zdjąłem wilka, czy nie. A, tu coś jest jeszcze. Siema. Rozmawiaj z Bogiem. Błagam cię, stalkerze. Wracaliśmy właśnie z nad Jantaru, gdy najemnicy zestrzelili nasz helikopter. Słyszałem, że chcą zdobyć informacje, ale ja wiem, że nas zabiją. Ja sobie zapiszę. Błagam cię, stalkerze. Wracaliśmy właśnie z nad Jantaru. Aha, no właśnie, słyszałem, że chcą zdobyć informacje, ale ja wiem, że nas zabiją. Pomóż mi dostać się nad jezioro, opowiem ci wszystko, co wiem o tym tak zwanym mózgu zwęglaczu. Barman ci sporo zapłaci. Dobrze. Tylko wiesz co? Jak sobie życzysz, naznaczony, ale ty idź przodem. Ty musisz poczekać, wiesz, bo ja nie wiem, czy tutaj jeszcze ktoś jest. Tak, 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 zgadza się. Muszę najpierw wybadać teren i dopiero wtedy pójdziemy. O właśnie, o właśnie, o właśnie. Gdzie te... Gdzie to kurde leci? Ja przez przyzwyczajenia celuję na głowę, a to trzeba troszeczkę pod spodem. Ej, ty żyjesz? Gdzie ty jesteś, Julia? Ej, on poszedł tam! Ty durniu! Idą za nami. Zatrzymaj ich, zanim to się zjawi. Chryste, panie. Gościu, poczekaj. Kurde, bo przez ciebie jeszcze padnę. O, panie. Widzę Kugłowa na placu budowy.
Zgarniamy go. Zatrzymaj ich na zaczątku. Wszystkich nas zabiją. Spokojnie. Panuję nad sytuacją. Chyba. Ja chciałem sobie ich... Tu jest. Szybciej, zanim ktoś się zjawi. No kurde, jest tyle ich do pozbierania. Zasadzka, zasadzka. Ojejku, celność tej broni jest straszna. Szybciej, zanim ktoś się zjawi. Kurde, wszyscy mają ten inny karabin już. Dobra, ja pozbieram sobie amunicję, żebym w razie W miał do tego. Tam byli naukowcy, tam wszystkich mogłem pozbierać, ale nie, kurde, ty już musisz iść, nie możesz poczekać chwili, tam są następni. Chociaż to wygląda mi trochę na zombiaka. Naznaczony, w tunelu przed nami jest spalacz. Lepiej się rozdzielmy i przejdźmy pojedynczo. Większa szansa, że przeżyjemy. Ty idź przodem. Jak zobaczę, że doszedłeś do końca tunelu, to ruszę za tobą. Wypakuj dzięki. Pułapek ogniowych i uważaj na drgania gorącego powietrza. To jest zombiak. Dobrze widzę? Dobra. A on chyba usiadł. No pięknie, nie ma to jak w takim momencie zapisać. Cyk, carpe diem, udało się. O, fantastycznie. O kurde, ty żyjesz? Jeszcze snork. Dobra, snork. Snork padł. Poczekaj. Muszę się trochę podleczyć. Artefakty. Ty, ale jesteś... Czekaj, bo ma nogę. Zabieram. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Za to ten miał całkiem nieźle. Dobra. Będzie tylko jeden? Nie wyobrażam sobie, jak ludzie grają z nożem tylko. Może spróbuję go nożem zaciukać. Dobrze, żeby nie trafił. Bo byłoby ciekawie. Jeszcze ktoś jest? O, pan. No amunicji nie ma zbyt dużo. Wytrzymały te zombiaczki. Rozmawiaj. Teraz z tobą mam rozmawiać? Nareszcie jesteśmy bezpieczni.
Dziękuję ci za pomoc. Jestem twoim dłużnikiem, więc proszę weź ten oto pendrive. Są tam wyniki badań naszej ostatniej ekspedycji. Barman na pewno dobrze ci za to zapłaci. Ale co, to jest wszystko? Chciałbym się czegoś dowiedzieć. Kim jesteś i jak się tu znalazłeś? Nazywam się Krugułow. Jestem profesorem biologii, zajmuję się badaniem zony. Wczoraj na przykład znalazłem szczególnie ciekawe zwierzę. Vulgaris. Głównie wyszukuję i sprawdzam dokumentację nowych gatunków zmutowanych zwierząt, ich cech i znaków szczególnych. Te informacje są później drobiazgowo badane i przesyłane do świata zewnętrznego. Część z nich, rzecz jasna, trafia do barmana. Moje odkrycia pomogły ocalić życie niejednego stalkera. Właśnie przywiozłem wyniki moich najnowszych badań do laboratorium nad jeziorem Yantar, kiedy ostrzelano helikopter. Szukam laboratorium X-16. Powiesz mi, gdzie je znajdę? Laboratorium X-16. Sacharow wspomniał mimochodem o czymś takim, ale nie mogę sobie przypomnieć, co dokładnie mówił. Najlepiej sam go zapytaj. Obecnie przebywa w laboratorium polowym nad jeziorem Yantar. Ty idziesz ze mną, czy... Czy sobie tu... Jeśli zajrzysz do naszego laboratorium nad Yantarem, dostaniesz od nas prawdziwy kombinezon naukowca. Dobra, ale ja chcę się cofnąć, bo chcę pozbierać... Kurde, wiecie co? Ja sobie to zapiszę. W razie W... Oczywiście wspaniały zapis SS. Bo chcę iść pozbierać tamtych gadów. Bo trochę ich tam było. A wiecie, zawsze jakiś schowek, coś. Jakaś amunicja, przede wszystkim amunicja by mi się bardzo przydała. O, proszę, kurde. Artefakt kropelki. Mam tylko nadzieję, że... Nie spotkam tutaj żadnego mutanta. Dobra, spotkam na pewno kogoś. Bo licznik mi pokazał... Dwóch. O, się kurde szybko zawinął, kurde tej. Chodź tutaj. Headshot, dziękuję, dobranoc. Kurde, może jednak wezmę ten karabin? Dobra, zobaczymy, co on takiego... Jaki on jest, w jakim on jest stanie. TRS-301. Obsługa, szybkostrzelność. No nie no, szybkostrzelność jest na pewno moja lepsza. Obrażenia są na pewno większe. Dobra, wiecie co? Będę miał ten karabin na razie. Zostawię go sobie tu, nie idę. To będzie moja jakby taka zapasowa broń. Na razie, jeśli chodzi o przeciążenie, to nie jest źle. Mogę jeszcze trochę tej amunicji podnieść. Chyba, że będę musiał podnieść coś innego. Apteczek mam 15. No to na pewno tego nie potrzebuję. Mogę jeszcze co nieco ponieść. Przeszukam te ciała i zobaczymy. Może znajdę coś ciekawego. Na razie znajduję same właśnie energetyki i amunicję. Ale jakiś powiedzmy schowek albo coś. Właśnie, tutaj jest jakiś schowek. Ej, jest! Patrzcie. Wilczarz i jego zbiry przy śmigłowcu. Dobra, czyli wygląda na to, że tam jeszcze ktoś tam jest. To może pozbędę się tego wilczarza. Dobra, schowek chyba jest w jakimś problematycznym miejscu, coś mi się wydaje. Stalker oczywiście sobie nie może poradzić z wejściem. Kurde, to wszystko świeci. Dobra, wiem gdzie to, prawdopodobnie wiem gdzie to może być. Nie pokazuję tutaj już licznika żadnego, czyli nikogo już tutaj nie ma. Chyba, że zaraz mi się coś pojawi. Ale tutaj ich jest. Ja pierdzielę.
No wezmę sobie ten karabin. Jak już mam, kurde, 200 amunicji mam. Fajnie byłoby znaleźć, powiedzmy, jakiś celownik do niego albo coś. Chłopaki poskładani, kurde. O, proszę, w końcu jakiś artefakt. Ten dźwięk nie napawał zbytnio optymizmem. O właśnie, naukowcy mają jakieś tutaj schowki. O, granat miał. Na jaką to jest amunicję? 5,56, czyli... To będzie ta. I L, celność. Ojejku, obrażenie ma zdecydowanie, chociaż... Jak tak patrzę... No nie, no to jest takie trochę cienizna. Mogę... Nie, nie mogę. Nie wiem, czy dobrze robię, że tą broń usuwam, chociaż ładnie to wygląda, ale nie wiem, czy jest praktyczna. Więc może na razie zastanę przy tym, co teraz mam. No przydałby się jakiś celownik lepszy, to na pewno. Wydaje mi się, że dużo ciał pomijam. No to każdy miał taki karabin. O, co to masz? Błysk. Dobra, i już jestem przeciążony. Też mam jakiś schowek. Dobra, amunicji już nie podnoszę, bo mam 261, to w zupełności mi wystarczy. Zobaczę tylko, czy to będzie na dole? Prawdopodobnie to będzie na dole. Albo i nie, tu jest jeden jeszcze schowek gdzieś. Dobra, sprawdźmy to. Nikogo tam nie widzę, nikogo nie słyszę. Oj, kurde. Przejdę czy nie przejdę? Dobra, tu są wyładowania elektromagnetyczne. Się zmęczył. To jest czas na energetyka. O nie! No dawaj, wskakuj tu. Och, serio? Pistolecik. Znaczy, dubeltówka, ale co mi po tej dubeltówce? Nic nie ma. Tutaj jest jakiś stalker. Dobra, mamy ulepszoną spluwę. Kurde. I jakieś naboje. Dobra, na co to jest? Wydaje mi się, że to będzie dobre. Big Ben. Dobra, zamieniamy to. Tylko teraz pytanie... Aha, to jest na taką amunicję. Dobra, wiecie co? To ja może sobie tak w razie W zostawię co nieco. 9,18. Tak, w razie W, bo już widzę, że jestem bardzo przeciążony, to może taką stówkę sobie zostawię, bo ja i tak nie użyłem za bardzo tej broni. A jestem niestety przeciążony, więc może jednak wyrzucę apteczki i co by tu jeszcze? Tu jeszcze noga snorka? Stopa snorka. Stopy snorka zawierają ogromną liczbę wyjątkowo elastycznych ścięgien. To wyjaśnia ich umiejętność wykonywania skoków na niesamowite odległości. Czy ja to mogę sobie tu wpakować? Nie, mogę tylko wyrzucić. No dobra, taki przeciążony pójdę po prostu i tyle. O, co to jest? Ślimak. Krwawienie, oparzenie, oparzenie chemiczne. Black Kite. Ojejku, 45 ACP. A to na co jest, kurde? Dobra, weźmy to też. Bo nie wiem, czy czasem ja tego nie używałem w gammie. Ta broń jest naprawdę dobra, jeśli chodzi o zasięg. No fajnie byłoby teraz stąd wyjść. No jestem wyczerpany.
No i co? Miałem iść na laboratorium i dzisiaj nie będzie laboratorium. W następnym odcinku pewnie będzie laboratorium, bo tu kurde nie wyjdę stąd. Muszę się niestety przecisnąć przez te wyładowania elektromagnetyczne. I tu pika. Dobra, wyrzucam wszystko. Wyrzucam to też. Czy jest tutaj coś na jakieś, powiedzmy, promieniowanie minus 20, promieniowanie, zdrowie? Nakładka, a coś powiedzmy plus 5 do przeciążenia, to same dane mam, kurde, pendrive Kurloa, pendrive Streetwalka. Dobra, żyję. Dobra, udało się. Tutaj coś znajdę? Nie. No kurde, jak tak to będzie wyglądać, no to dziękuję. Dobra, wychodzimy z tego. Zobaczmy jeszcze tutaj ten schowek. Ciekawe, gdzie jest ten wilczarz, kurde. Wilczarz i jego zbiry przy śmigłowcu. Wow. Kolejny artefakt. Kurde, będę miał co sprzedawać. Rozejrzę się jeszcze tylko tutaj. Tak z ciekawości zobaczyć, może dopadnę. Bo nie czytałem, szczerze mówiąc, czy jest gdzieś wilczarz. Przepraszam. Dobra, poszukam go. Ej, jest wilczarz, patrzcie. Tylko, że ty nawet nic nie miałeś, ty. Leszczu. O, szoki się przydadzą. Więcej amunicji do szoków. No przepraszam, że wprowadziłem was w błąd, że dzisiaj wybieram się do laboratorium, ale no widzicie, dużo się działo naprawdę tutaj. Tu jeszcze właśnie ten schowek chciałem zobaczyć, tylko że czy ten schowek jest czasem... Zaraz, moment. To ty. Ukryłem leki w skrzyni niedaleko budowy. Leki w skrzyni niedaleko budowy. Dobra, gdzie tu jest skrzynia? No w sumie to ja leki potrzebuję. O proszę, tutaj mamy. No nie no, te apteczki są zdecydowanie lepsze. Przeciśnij się. No i wracamy. Wyruszamy na Jantar. No i jesteśmy, moi drodzy, na Jantarze. Kurde, ale tu ponuro. Ale widać, jak na przykład grałem w Gammę. I to jest zombiak? I to są zombiaki, kurde. Grając w Gammę widać, jak po prostu mod dużo zmienił, jeśli chodzi o kwestie grafiki i otoczenia, ale i tak te miejsce nadal trzyma klimat. Wytestuję broń. Uwaga. Wypadałoby najpierw trafić, to by było jeszcze lepsze. No muszę wam powiedzieć, że całkiem nieźle. Biorę kolejną apteczkę. Dobra. I chyba wypadałoby opuścić broń, aby nas tutaj nie zastrzelili. Uhuhu, tu widzę, że jest miejscówka opanowana przez zombiaki.
Czy mi się wydaje, że on cały czas mówi witam? Dokonanie pomiarów teraz ma kluczowe znaczenie. Gówno mnie to obchodzi. Sam nigdzie nie pójdę. Błagam cię, zgódź się. Wszystko od tego zależy. Coś tam pod nosem. Siemano. Witam. Sacharow, witam bardzo serdecznie. Otrzymany przedmiot SSP-90 Ekolog. Dziękuję ci, naznaczony, zgadza się. Pomogłeś uratować naszego współpracownika Krugłowa. I w dowód mojej szczerej wdzięczności chcę ci podarować jeden z naszych kombinezonów roboczych. Takie coś bardzo się przydaje, sam pewnie wiesz. Czy mogę ci w czymś jeszcze pomóc? Szukam laboratorium X-16. Barman twierdzi, że możesz znać jego lokalizację. O kurde, to będzie sporo czytania. Od dawna interesowaliśmy się laboratorium X-16, albo raczej znajdującym się w środku mechanizmem, który wytwarza emisje bezpośrednio wpływające na ludzką świadomość. Niestety, muszę cię zmartwić. Bez specjalnego pancerza psionicznego nie masz szans na zbadanie tego miejsca. Wynik byłby przesądzony, nawet gdyby udało ci się uniknąć chmar zombie, które zaległy się przy wejściu do laboratorium. Ryzykowałbyś, że staniesz się jednym z nich. To bardzo ciężka sprawa. Udało się nam jednak zaprojektować urządzenie ochronne, które osłania przed emisją, lecz żeby je dostroić, potrzebne nam są dodatkowe pomiary. Jeśli pomożesz nam w tym zadaniu, pewnie mógłbyś otrzymać od nas pełni skalibrowany prototyp do testów w warunkach polowych. Pomiary! Gdybyście razem z naszym współpracownikiem zdołali dokonać wszelkich niezbędnych pomiarów, wtedy przygotowałbym dla ciebie w pełni działający prototyp pancerza. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dostałbyś się dzięki niemu do laboratorium. W porządku, zgadzam się. Wspaniale, porozmawiaj z Krugłowem i ruszaj. On już ma całe niezbędne wyposażenie. W porządku, moi drodzy. Czyli jednak laboratorium X-16 musi jeszcze trochę poczekać. O, czeka nas nie lada przygoda z naszym nowo poznanym kolegą Krugłowym. Widzimy się w następnych odcinkach. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, by zostawić kciuka w górę, jeśli się odcinek spodobał. Sekcję komentarzy również zostawiam wam, jak i przycisk subskrybuj. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć.